Władze gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Kościelcu dokonali oglądu w nowo wybudowanym Gminnym Domu Kultury w celu stworzenia kompleksowej listy zakupów potrzebnych do ostatecznego urządzenia obiektu przed oficjalnym otwarciem, które planowane jest na dzień 22 września tego roku. Lista zakupów jest długa, a znalazły się na niej m.in. rozkładana scena, oświetlenie sceniczne czy zakup sztaluk i ram wystawowych. Jednocześnie informujemy, że obiekt przeszedł już odbiory dokonane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Gminny Dom Kultury w Kościelcu jest bezpieczny pod względem sanitarnym, jak i przeciwpożarowym.